Cześć, w tym filmiku chciałbym Wam pokazać, jak można w Mercedesie C207, z tego co jeszcze kojarzę, w Mercedesie C204 i W212 wyłączyć systemy bezpieczeństwa, czyli mam tu na myśli głównie kwestie poślizgów, bo mimo wyłączenia tutaj na desce rozdzielczej z przycisku poślizgów, no auta te przekraczając pewny kąt, jeżeli jesteśmy w poślizgu, no nadal nas kontrolują. Jeżeli chcemy w pełni sobie polatać bokami, możemy użyć jednej z funkcji, która tu jest dostępna i pozwoli nam to w pełni latać bokami. Natomiast ta funkcja wyłącza też ABS, czyli mamy no w pełni auto takie, powiedziałbym, manualne i musimy zdawać sobie sprawę z konsekwencji wyłączenia tego. No co też idzie za tym, że osoba, która to wyłącza, zdaje sobie sprawę, że ma jakieś możliwości i umiejętności i dlatego to robi. Ja na co dzień używam tych systemów, jak chcę sobie, delikatnie mówiąc, coś tam poćwiczyć, to wtedy to wyłączam i powiedzmy, że się bawię. No, na co dzień używam, czasami wyłączam tylko poślizg, antypoślizg, ten, który jest tutaj z przycisku. Jest to dla mnie też wystarczające do takiej jazdy normalnej, bo nie ukrywam, że te systemy są naprawdę fajnie zrobione przez Mercedesa i warto je używać. Powracając do działania, żeby ten system włączyć, należy nacisnąć raz włącznik. Pojawiają nam się wtedy kilometry. Poczekać, aż system sprawdzi. I naciskamy na kierownicy słuchawkę oraz przycisk OK. Staramy się to robić równocześnie. I pojawia nam się menu. Menu, na którym mamy trzy opcje. Pierwsza z opcji to jest opcja, gdzie wyświetlają nam się różne informacje związane z autem, od VIN-u, poprzez różne numery. Z tego co tam pamiętam, jest też wyświetlane zasilanie. Także no jest tam trochę jakichś takich informacji bardziej numerologicznych, jak ja nazywam, jaki rodzaj silnika, model silnika i te sprawy. Dalej mamy właśnie opcję tej, o której wspomniałem, czyli opcję wyłączania systemów bezpieczeństwa i mamy opcję jeszcze na końcu, która jest związana z serwisem, czyli tutaj mamy możliwość skasowania sobie serwisu, ustawienia dobranego oleju po normie, dzięki czemu mamy określony czas do następnej wymiany. No i te serwisy też są określone, ale to może w innym materiale. Powracając do funkcji tej wyłączenia tych systemów, czyli roller test, wchodzimy sobie w tą funkcję i przyciskiem OK włączamy ją i w tym momencie ona już jest włączona. Jak nas poinformował system na liczniku, mamy te wszystkie funkcje zabezpieczeń wyłączone. No i teraz jak włączymy sobie zapłon auta, jak widzimy, jest wszystko wyłączone, czyli mamy wszystkie systemy nieaktywne, tak? No i możemy sobie pojeździć. Oczywiście ta funkcja się sama nie włączy nam w tryb z powrotem. Możemy tak latać ile chcemy i to nie jest, że za każdym razem musimy sobie to włączać. Jeżeli chcemy wrócić do normalnego trybu, oczywiście tą funkcję trzeba wyłączyć, czyli jeżeli jesteśmy w ustawieniu, tak jak teraz, tak jakby początkowym, czyli pierwszym tym kliku, wyświetla nam cały czas tutaj informacje system, że funkcje bezpieczeństwa są niedostępne. Naciśniemy sobie tylko przycisk OK na kierownicy, żeby to ustawić z powrotem do wyjścia, czyli do kilometrów. No i wchodzimy, robimy to samo, czyli wciskamy słuchawkę od telefonu i OK. I zawsze musi się ułożyć dobrze. Włączmy jeszcze raz. Okay. On nam po prostu się wygasił. W związku z tym
przyciskamy jeszcze raz OK na kierownicy i on nas teraz pyta o kwestię, czy chcemy ten system mieć, te systemy włączone, czy nie. Poprzez naciśnięcie ponownie OK wyłączamy opcję roller test i znowu auto wraca do kształku, sobie wychodzimy na kształku, która jest tutaj na kierownicy, cofamy sobie i mamy już to wyłączone. Czasami właśnie, tak jak pokazywałem, on potrafi się wygasić i pokazywać te kilometry, to wtedy wchodzimy do menu z powrotem ze słuchawką i z OK i wtedy to przełączamy. Nie wiem, czemu się tak czasami dzieje, po prostu ma jakieś tam wygaszanie, więc funkcja się po prostu przełącza, ale jest to nam mało istotne. No i teraz pokażę, znowu odpalimy sobie pojazd i jak widać wszystkie systemy już znowu działają. Także ja życzę miłej zabawy, miłego w cudzysłowie driftowania, miłej zabawy z autem. Napiszcie w swoich komentarzach, jak Wam udało się poćwiczyć różne tam piruety i czy się w ogóle udało w Waszych pojazdach to wyłączyć. Jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia.